Leszno coraz bardziej interesuje się energią odnawialną. Tematyka ta zagości w naszym mieście ponownie, tym razem w gimnazjum nr 5, gdzie w piątek odbędzie się konferencja Postaw na Słońce. Organizatorzy z grupy Ecology Team wraz z maskotką odwiedzili nasze studio, by zachęcić widzów do udziału w wydarzeniu. Witam Państwa w naszym studio. Dzisiaj goszczę Joannę Szczepańską i Andrzeja Mikołajczaka z Ecology Team z gimnazjum nr 5. Są tutaj ze mną, żeby opowiedzieć co nieco o konferencji, która odbędzie się w ich szkole. Proszę, powiedzcie mi, dlaczego organizujecie te konferencje? W Lesznie odbywa się ostatnio cykl takich konferencji odnośnie odnawialnych źródeł energii, m.in. geodezji oraz, tak jak nasza konferencja, fotowoltaiki. Fotowoltaika to nauka o pobieraniu energii ze słońca. Tak, generalnie bierzemy udział w projekcie ogólnopolskim, jest to projekt Postaw na Słońce. Mamy w nim wiele zadań, jesteśmy już w drugim etapie. W drugim etapie jest też zadanie, które polega na zorganizowaniu właśnie takiej konferencji, która służy rozpropagowaniu odnawialnych źródeł energii. I dlatego postanowiliśmy zorganizować tę konferencję i przedstawić społeczności Gronowa i ogólnie leszczyńskiej, jak to wygląda, jak wyglądają odnawialne źródła energii. Przybliżcie nam trochę plan tej konferencji. Co będzie się działo? Opowiemy o systemach fotowoltaicznych, o zakładaniu ich, o finansowaniu. Będą też eksperci z firmy Elset oraz z Banku Ochrony Środowiska. Tak, pan z Banku Ochrony Środowiska zobowiązał się do przedstawienia informacji o dofinansowaniach, które możemy uzyskać z funduszy europejskich oraz też wojewódzkich. Pan z firmy Elset przedstawi działanie paneli fotowoltaicznych, przedstawi jak można zaoszczędzić na słońcu, jak możemy zaoszczędzić tak naprawdę na energii, która mamy ze słońca i jak to wygląda, jeśli chodzi o montaż, o koszty, że można to zrobić też bezkosztowo i bez żadnej ingerencji tak naprawdę. Czyli podczas konferencji mieszkańcy Leszna będą mogli skonsultować się z ekspertami na Waszej konferencji? Na pewno. Tak, tak. Po konferencji będzie też na to czas. Jest to konferencja otwarta dla wszystkich mieszkańców Leszna. Oczywiście też Gronowa, więc zapraszamy. Kiedy odbędzie się konferencja? Konferencja odbędzie się 26 maja o godzinie 15 w auli gimnazjum nr 5 w Gronowie. Mhm. I zapraszacie tylko dorosłych, czy również rodziny? Rodziny mogą przychodzić, zapraszamy wszystkich. Będzie naprawdę ciekawie. Tak. Też tak myślę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę.